Barbara Brylska, jej córka, Barbara Kosmal w wieku zaledwie 20 lat. Barbara Brylska jest uważana za jedną z ikon polskiego kina lat 60. i 70. To właśnie ona stworzyła magnetyzujące kreacje w filmach Faraon i Pan Wolodyjowski. Jej wyjątkowa uroda i talent zapewnili jej zainteresowanie filmowców całego bloku wschodniego. Brylska uzyskała status gwiazdy nie tylko w Polsce, lecz także w Bułgarii, NRD, Czechosłowacji i Związku Radzieckim. Sukcesy w życiu zawodowym niestety nie szły w parze ze szczęściem osobistym. 15 maja 1993 roku w życiu aktorki wydarzyła się tragedia najgorsza ze wszystkich, jakie może wyobrazić sobie matka. Córka aktorki, Barbara Kosmal, tego dnia wracała z planu filmowego w Lodzi. Za kierownicą Fiata 126P siedział Ksawery Zulawski, syn reżysera Andrzeja Zulawskiego i aktorki Malgorzaty Braunek. Na trasie Lódz Warszawa, na wysokości Brzezin, stracił panowanie nad kierownicą i auto uderzyło w drzewo. Córka Barbary Brylskiej zginęła na miejscu. Stało się tu z po tym, jak świat stanął przed nią otworem. Brylska właśnie zaczynała międzynarodową karierę modelingu. Za kilka dni, pod koniec maja, miała lecieć do Nowego Jorku na 3-miesięczny kontrakt. W wieku 20 lat Barbara Kosmal miała już za sobą pokazy mody w Tokio i Paryżu oraz rolę filmową w motywie Cienia i latającym Holendrze. Ponoć Jerzy Hoffman poważnie rozważał jej kandydaturę do roli Heleny Kurcewiczowy w planowanej ekranizacji Ogniem i Mieczem. Jak z perspektywy czasu wspominała Brylska w swojej biograficznej książce, jej ukochana córka od początku zlała jej jako na kredyt. Aktorka wcześniej dwukrotnie poronila, a to, że udało jej się utrzymać trzecia ciazę, uważała za cud. Pamiętam dokładnie, kiedy została poczęta nasza córeczka. Tego dnia mieliśmy wypadek samochodowy. Gdy wraz z mężem wracaliśmy z Lodzi do Warszawy. Padał deszcz, spadliśmy w posliski, cudem unikając czołowego zderzenia. Znaleźliśmy się w rowie po drugiej stronie szosy. W czwartym miesiącu ciazy Brylska, pracująca wówczas na planie produkcji NRD rozwód, doznala silnego krwotoku. Ciazy udało się uratować, ale 5 miesięcy później córka aktorki przyszła na świat o winietapę powinna i konieczna okazała się reanimacja. Jak twierdziła aktorka, nad życiem jej córki od chwili poczęcia wisiało fatum. Barbara Kosmal została pochowana na cmentarzu w Pyrach. W 2018 roku w tym samym grobie spoczął jej ojciec. Drugi mąż Brylskiej, Ludwik Kosmal, nie byli szczęśliwym małżeństwem. Aktorka, uważana za jedną z najpiękniejszych w historii polskiej kinematografii, nie miała szczęścia w miłości. Pierwszego męża, inżyniera Jana Borowca, poznała, gdy była jeszcze uczennica ludzkiej szkoły technik plastycznych. Gdy zadał by dla niego zrezygnowała ze studiów w ludzkiej filmówce, do której właśnie się dostała. Nie wahała się ani chwili. W rewanżu mas zdradzał ją na prawo i lewo. Drugi mas, ginekolog Ludwik Kosmal, też nie był jej wierny. Uległ wdziekom rozpoczynającej właśnie karierę Ewy Salackiej i nawet zamieszkali razem. Kiedy Salacka podjęła decyzję o rozstaniu, Kosmal postanowił wrócić do żony. Jednak ta nie przyjęła go z powrotem. Po śmierci córki Brylska wycofała się z show biznesu. Od tamtej pory pojawiła się gościnnie w zaledwie kilku produkcjach. Ostatnio w 2009 roku w filmie Milost na wybiegu poświęciła się wychowaniu syna Ludwika, a następnie wnuka, który jest jej oczkiem w głowie i największa radość życia.